Cześć, witam. Nie dla PayPalu. Żadnych transakcji przez PayPal, żadnych płatności przez PayPal. Dlaczego? Dlatego, że tu przykład. Jeśli chcesz stracić pieniądze, no to używaj PayPala. Mianowicie 14 lutego, 8:50. Gościu w sklepie kupuje tour, taką książeczkę Fleetwood Mac, Say You Will Tour, Say You Will. Książeczka koncertowa Fleetwood Mac, James M. z zachodniej Australii kupił tą książeczkę o 9:50, o 9:52 sekundami zapłacił pieniądze, tak, 9:50 chyba 36 sekund zapłacił pieniądze, a 10 minut później gościu anuluje transakcję, chce anulować transakcję. To nie pierwszy, nie ostatni przypadek, że ktoś anuluje transakcję, nie ma z tym problemu. Co prawda, że kupił, że chce anulować, to się dowiedziałem dopiero po południu, bo nie miałem czasu sprawdzać wcześniej maili i tak dalej. Ale zanim dowiedziałem się, że James M. z zachodniej Australii chce anulować transakcję, to już otrzymałem maila z PayPala o otworzeniu sprawy. Otworzenie sprawy. A w informacji jest, że James M. nie otrzymał przesyłki. Słuchajcie, 9 rano, 12 w południe, mniej więcej 3 godziny. No, zadzwoniłem do PayPala, nawet nie wiedziałem, że taka możliwość jest. No i pierwsze pytanie do pana z call center było, czy zna jakąś firmę transportową, która na przestrzeni 3 godzin jest w stanie dostarczyć przesyłkę z Polski do Australii. Powiedział, że nie. No i naświetliłem panu sprawę, o co chodzi, dlaczego takie pytanie było na początku. No i dowiedziałem się, że pan nie jest nic kompletnie w stanie zrobić. A co ja chciałem? Ja chciałem, żeby płatność pana Jamesa była odblokowana, żeby mu zwrócić pieniążki. Okazuje się, nie może być odblokowana, bo ten pan nie jest w stanie tej płatności odblokować. Tylko muszę wpłacić złotóweczki na konto. No i te złotóweczki będą przeliczone na dolary, oczywiście po niekorzystnym kursie. No i w tym momencie mogę panu zwrócić pieniądze. No i wtedy zostanie odblokowana ta suma 31 dolara. No i będę mógł sobie przelać na polskie konto, oczywiście po niekorzystnym kursie, w dwie strony dostanę po dupie. Ale żebym wiedział, jak sytuacja się zakończy, jak sprawa się zakończy, no to zgodziłbym się nawet. Nawet bym się zgodził. Po 10 dniach dostałem z PayPala maila, gdzie była informacja, że sprawa została rozstrzygnięta na korzyść klienta. Mało tego, że sprawa została rozstrzygnięta na korzyść klienta, to jeszcze obciążony zostałem sprawą na sumę 15 dolarów. Jakby to była moja wina, że w 3 godziny do Australii przesyłki nie wyślesz. Jakby mało tego, chciałem napisać jakąś informację, wyjaśnienie na temat tej transakcji, to jeżeli nie podam numeru przesyłki i nazwy przewoźnika, który tą przesyłkę ma przewieźć, ale jaki przewoźnik, jaka nazwa, jak ja jeszcze jej nie spakowałem, jeszcze tej książeczki nie wyciągnąłem z półki. Jeśli nie podasz numeru przesyłki i nazwy przewoźnika, nie masz szans napisania do PayPala. Dlatego, jeszcze raz, jak wcześniej wspomniałem, dlatego rozmawiałem z Goskiem, od którego nic nie zależało totalnie. Byłem święcie przekonany, że pousuwałem wszystkie płatności PayPala na mojej stronie internetowej www.popmaster.pl, ale okazało się, że nie, że w dalszym ciągu można robić transakcje i płacić za pomocą PayPal, firmy systemu PayPal. No i niestety ktoś w Francji kupił pocztówki dźwiękowe, jak się nie mylę. No i spodziewałem się 30 paru dolarów czy 40 paru dolarów na koncie. Zaglądam na konto, okazuje się, zostało mi 16 dolarów.
No, zadzwoniłem do PayPala, o co chodzi? Rozmawiałem z panią i pani mówi, że nie było odpowiedzi. Pamiętajcie, żeby odpowiedź jakąś zrobić pisemną, to trzeba napisać numer, podać numer przesyłki i nazwę przewoźnika. Ja mówię pani, że reklamację składałem. Zaraz po zorientowaniu się, jak to wygląda, prosiłem podczas tej reklamacji przy rozmowie z jakimś tam kolegą tej pani, żeby mi odblokował te pieniążki, to mu od razu zwrócę. Ale powiedział, że nie jest w stanie tego zrobić. Pani była chyba zdziwiona trochę tym faktem. No i chyba z pół godziny z panią rozmawiałem, tak dalej, miała mi dać odpowiedź. Dlatego zwlekałem, tam miałam, nie wiem, chyba około miesiąca czasu miała mi dać odpowiedź i porozmawiać, przede wszystkim sprawdzić taśmy nagrania z rozmowy ze mną. Oprócz tego porozmawiać jeszcze z kolegą, się upewnić i co? Minęło trochę czasu, trochę wody w słupie upłynęło. No i odpowiedzi jak nie było, tak nie ma. Pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Także z panem M. Jamesem straciłem, myślę, że jakieś 20 parę dolarów, bo tu przewalutowanie w jedną stronę, w drugą, plus też 15 dolarów potrącenia, no w sumie 20 parę dolarów myślę, że jestem w plecy. Już nie mówię o jakimś tam stresie, chociaż to nie jest żaden stres, no ale sam fakt, to jest mała suma. Jakby była duża suma, podejrzewam, że większe obciążenia by były. Także nigdy więcej PayPala. PayPala Poland, bo PayPal UK jest ok, jak na razie. Nie było jakiejś nieprzyjemności. Dobrze, to trzymajcie się. Pamiętajcie, no for PayPal. A tak zupełnie już na koniec zobaczyłem, że dostałem z PayPala takiego półbana, że wiele rzeczy, które PayPal oferuje, nie jestem w stanie ich używać, że nie dotyczą mnie w tym momencie. Także pani zamiast wyjaśnić sprawę do końca, postanowiła dać mi takiego półbana z zapowiedzią, że 14 kwietnia będę całkowicie zbanowany, jeśli tam nie spełnię ich jakichś tam warunków. Walić to. Walić PayPal.